Drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test oraz na recenzję kompaktowego chłodzenia wodnego od Zalmana, a jest to dokładnie Model Resurrector 3 Max. Rozpakowanie tego chłodzenia wodnego już widzieliście na naszym portalu, a link do niego znajdziecie w adnotacji. Zapraszam. Zalman Resurrector 3 Max to jest chłodzenie wodne, tak jak widzicie, można powiedzieć jednoczęściowe, tak? Niektórzy nazywają te chłodzenia pseudowodne czy pseudochłodzenia cieczą. Dla mnie to jest jak najbardziej chłodzenie cieczą, tyle że oczywiście nie modułowe, a mamy tutaj jeden całościowy moduł, który łączy w sobie i chłodnicę, i pompkę, i blok wodny na procesor. Nie ma oczywiście zbiornika wyrównawczego, a taka charakterystyka tych chłodzeń. To, co odróżnia tą konstrukcję od wcześniej testowanych przeze mnie chłodzeń wodnych, to jest oczywiście nie tylko design, ale przede wszystkim konstrukcja samej chłodnicy wraz z wentylatorem, ale o tym kilka słów za chwilę. Parametry techniczne. Zacznę może od kompatybilności z podstawkami, bo jest to jak najbardziej ważny element. Mamy tutaj bardzo szeroką kompatybilność. Jeżeli chodzi o podstawki Intel, od tego zacznę. Na dzień dobry 2011, 1366 i potem już bardziej popularne podstawki jak 1156, 1150, 1155 i aż 775 również. W przypadku AMD, no to tutaj oczywiście nie ma co się czarować, ale kompatybilność jest bardzo szeroka od AM2 do AM3 z plusem włącznie, oczywiście FM1, FM2. Także myślę, że chyba zdecydowana większość osób jak najbardziej będzie w stanie to chłodzenie u siebie zainstalować. Co ważne, waga tego chłodzenia to tylko 870 gram. Wspominam o tym nie bez przyczyny, bo sporo chłodzeń, nawet jednowieżowych czasami, normalnych takich powiedzmy powietrznych, potrafi być cięższe, także tutaj pod tym względem nie jest źle. Jeżeli chodzi o konstrukcję wentylatora, jest on tutaj bardzo ważnym elementem całego zestawu. Poza tym, że jest podświetlany, to jest konstrukcja 120 mm i takie musicie mieć miejsce na budowie, czy to na topie, czy z tyłu, żeby to chłodzenie zainstalować. Prędkość obrotowa wentylatorów rozpoczyna się od 1000 RPM, a kończy na 2200. Tu jest oczywiście jeszcze plus minus około 10%. Co do głośności, tutaj producent już nawet podaje całkiem wysoką tą głośność na poziomie 36,7 dB. Też również oczywiście z pewnymi wydełkami, natomiast to są pomiary wykonywane w warunkach laboratoryjnych. Ja takich tu oczywiście nie mam i te wartości będą zgoła inne, oczywiście wyższe. Podłączenie jest 4-pinowe z PWM, więc mam tutaj automatyczną kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów. Moi drodzy, jeżeli chodzi o pompkę, ta zasilana jest standardowo 3-pinowo, możecie to podłączyć albo do drugiego wejścia na procesor, albo do opcjonalnego wejścia na wentylatory na płycie głównej. Natomiast pamiętajcie tutaj o prawidłowym ustawieniu prędkości obrotowej. Normalnie to by było wentylatorów, na tutaj samej pompy. Zacznijmy od kompatybilności Zalman Resurrector 3 Max. Oczywiście z pamięciami i z tym wszystkim, z czym teoretycznie mamy do czynienia, jeżeli chodzi o chłodzenia. Tutaj oczywiście z uwagi na konstrukcję tego chłodzenia nawet nie ma o czym mówić, bo jak widzicie, sam blok wodny ze zintegrowaną pompką jest podobnej wielkości, co możemy zobaczyć u konkurencji i on tutaj nie koliduje w żaden sposób ani z pierwszym slotem PCI Express, nieważne czy mamy Intela czy AMD. Tak samo nie ma problemu z kompatybilnością z pamięciami. Radiator może tu być, nie wiem, wystawać Wam poza budowę nawet jak chcecie. Nieważne, takiego problemu po prostu nie ma. Co do sposobu mocowania samego chłodzenia. Ten, choć jest bardzo podobny do tego, co oferuje konkurencja, jest delikatnie inny. Przede wszystkim nie mamy tutaj takiego ringu, którym tą część tutaj srebrną, taką, którą widzicie, przykręcamy nawet nie tyle do samego bloku wodnego, ale do pozostałej części po prostu i bloku i pompy. Tutaj właśnie to jest przykręcane bezpośrednio do bloku, na żeby Was nie skłamać, chyba 8 śrubek. Sama zasada działania układu praktycznie niczym nie różni się od tego, co już widzieliście na naszym portalu w poprzednich recenzjach tego typu chłodzeń wodnych do procesora. Chłodna ciecz jednym wężem jest przepychana przez tutaj blok wodny ze zintegrowaną pompą, a następnie drugim wypychana do chłodnicy. Największe zmiany tkwią właśnie w samej konstrukcji chłodnicy. O ile do tej pory testowane układy posiadały chłodnicę najczęściej kwadratową, prostokątną, która i zasadą działania, i funkcjonalnością bardzo przypominała te samochodowe,
tak ta jest zupełnie inna. Ją dokładnie widzieliście również bez tego wentylatora w rozpakowaniu, do którego Was odsyłam. Tutaj będzie o adnotacja z odnośnikiem i sobie zobaczcie dokładnie, jak to chłodzenie wygląda. Ja tylko przypomnę, że mamy tutaj do czynienia z bardziej klasyczną konstrukcją samego radiatora. Aluminiowe finy są połączone ze sobą rurką cieplną, która tutaj się zawija po całym obwodzie, bo jak widzicie, sam radiator jest tutaj okrągły i to właśnie tymi przypominającymi ciepłowody rurkami płynie ciecz i tak jest chłodzona. Konstrukcja samego schładzacza, tutaj samego wentylatora. Ten jest przede wszystkim podświetlany, to jest normalny profil wentylatora, natomiast z drugiej strony mamy również możliwość instalacji dodatkowego wentylatora, tak żeby całość działała w trybie push and pull. W tym domyślnym ustawieniu rozstawienia te odpowiadają wentylatorom 120 mm, więc nie musicie mieć tutaj koniecznie obudowy, która wspiera czy to na topie obudowy, czy to właśnie z tyłu. Wentylatory 140 mm, tym bardziej, że ta konstrukcja jest tak skonstruowana, że tutaj na przykład nie ma najmniejszego problemu chociażby z tylną częścią obudowy, gdzie mamy zainstalowane śledzie, więc nic nie będzie Wam kolidowało. O ile całe chłodzenie wygląda na wykonane solidnie i nie mam w zasadzie większych uwag co do jego wykonania, tak doczepię się do przewodu. Przewód od wentylatora, który jest czteropinowy i PWM, on jest normalnie podpinany do tego podpięcia, powiedzmy, procesorowego na płycie głównej. Niestety przewody są normalnie kolorowe i nie ma tutaj żadnego oplotu. Szkoda, tym bardziej, że przewód od pompy, który widzicie tutaj zaraz obok, jest, jak widzicie, całkowicie czarny. Niestety, ale ta tęcza psuje moim zdaniem ogólny efekt całkiem fajnie wyglądającego chłodzenia. Nasza platforma testowa już jest przygotowana tutaj do pierwszych pomiarów i rozpoczynamy oczywiście od odczytów, kiedy zestaw jest nieobciążany. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na prędkość obrotową wentylatorów. Ta wynosi w tej chwili 1800 obrotów na minutę. To jest dosyć duża prędkość. Natomiast wynika ona tutaj z schematu, który stosujemy do wszystkich chłodzeń. Odsyłam Was do metodyki w części tekstowej tej recenzji. Przy prędkości obrotowej, która wynosi około 1800 obrotów na minutę, temperatura procesora niepodkręconego przy zestawie nieobciążanym to 33-34 stopnie Celsjusza. W tych granicach ona się waha. No i dokładnie to samo potwierdzenie mam oczywiście w OCCT, którym przeprowadzimy sobie test. Test obciążeniowy będzie trwał pół godziny, a po jego zakończeniu mamy dodatkowe 5 minut, kiedy zestaw nasz będzie nieobciążany. Natomiast zanim włączymy sobie obciążenie, ja się jeszcze teraz wyciszę i sprawdzimy, jak głośno jest to chłodzenie. Najpierw posłuchajcie tak organoleptycznie. Ja rozumiem, że oczywiście ja mam mikrofon, Wy macie swoje słuchawki i tak dalej. Nie będzie to wierne oddanie, ale macie, myślę, pewne porównanie do swoich chłodzeń, jak to może faktycznie wyglądać. Tak więc posłuchajmy. . 48,6 dB to jest ta wartość najniższa, więc jak widzicie, cicho nie jest i to też słychać, dlatego pokazałem Wam najpierw organoleptycznie, jak to wygląda. Włączmy obciążenie i zobaczymy, jak będzie się zachowywał kuler podczas pełnego obciążenia procesora i zobaczymy, czy ta prędkość obrotowa w ogóle zostanie tutaj zwiększona, czy na przykład zostanie na takim samym poziomie, co też jest możliwe. Wszystko zależy od wydajności chłodzenia Zalman Resurator 3 Max. Jak widzicie, jesteśmy w 27 minucie testu i zobaczmy, co się dzieje. Najpierw może prędkość obrotowa wentylatorów. Tak jak widzicie, można powiedzieć, że się prawie nie zmieniła, bo cały czas oscyluje w granicach 1800 obrotów na minutę. Tak to wygląda. Natomiast temperatura waha się pomiędzy tutaj 50 a 51 stopni Celsjusza. W tej chwili wynosi 51 stopni Celsjusza. Czasami potrafi spaść, tutaj minimalnie zależy, czy te obroty przekraczają tutaj te 1800, czy też nie. Natomiast na ostateczne pomiary głośności pracy tego chłodzenia i oczywiście temperatury przyjdzie jeszcze czas za moment. Test dobiega końca, więc czas na krótki pomiar sonometrem.
jak widzicie, około 48,9 dB, czyli mimo w zasadzie niemalże identycznej prędkości obrotowej wentylatorów, ta wartość minimalnie się różni, ale pamiętajcie, że wpływ ma na to raz, że niedokładność pomiarowa, dwa, same parametry tutaj sonometru, no to jeszcze również oczywiście głośność otoczenia, która też na pewno jest delikatnie inna. Natomiast no, można powiedzieć, że te wartości są praktycznie identyczne. Temperatury też już mamy pomierzone, więc zobaczmy na ostateczny wynik, jak tutaj się to kształtowało. Oczywiście nie licząc tych takich dziwnych skoków, które no niestety występują, temperatura w zasadzie nie przekroczyła 53 stopni Celsjusza. Maksymalnie było to 52,5 stopnia Celsjusza i te wartości utrzymywały się mniej więcej na stałym poziomie. Ten wykres oczywiście będzie dostępny również na naszym portalu, także sami możecie sobie go później przeanalizować. Natomiast prędkość wentylatorów tutaj nie uległa zmianie również podczas obciążenia. Zobaczmy, czy w ogóle działa i do jakich prędkości jest w stanie spaść tutaj prędkość obrotowa wentylatorów. Ten profil, który widzieliście, on jest standardowy do wszystkich pomiarów. Zobaczcie, PWM jak najbardziej działa, ta prędkość obrotowa spada i jest to również słyszalne. Ja odwrócę kamerę w stronę teraz chłodzenia i sami posłuchacie. Jest inaczej, prawda? I zobaczmy jeszcze teraz maksymalną prędkość obrotową, ile tutaj jesteśmy w stanie wycisnąć. To dopiero będzie suszara. Zobaczcie, ponad 2300 obrotów. No i suszy, nie da się ukryć. No i moi drodzy, słuchajcie, jesteśmy już po testach tego cudeńka. Odłożę sobie tutaj na bok, żeby mi nie przeszkadzało i kilka słów podsumowania na podstawie tych przeprowadzonych testów i użytkowania tego chłodzenia. Może zacznę od ceny, ponieważ tutaj też będziemy oczywiście w jej kontekście odnosili wyniki. Sugerowana cena to około 450 zł, sugerowana cena detaliczna. Dużo. Zobaczmy, co nam oferuje za chłodzenie. Przede wszystkim mamy do czynienia z konstrukcją dobrze wykonaną. To nie jest moim zdaniem konstrukcja bardzo dobrze wykonana, ponieważ brakuje tutaj kilku szczegółów. No na przykład przewód. Jeden przewód bardzo ładny, cały czarny, nie potrzeba żadnego plotu, wygląda schludnie, pasuje do całego designu. A drugi tęczowy, kolorowy, zero oplotu, szkoda. Druga rzecz, która tutaj jest bardzo ważna, to jest zupełna zmiana, zupełne przeprojektowanie całej chłodnicy, która teraz nie przypomina chłodnicy tak samochodowej, ale bardziej wygląda jak klasyczny radiator. Tyle, że rurki cieplne zostały zastąpione przez rurki, którymi płynie ciecz, która pozwala nam tutaj na chłodzenie tego bloku wodnego, miedzianego bloku wodnego. I czego możemy tutaj się spodziewać? No przede wszystkim dosyć wysokiej wydajności. I tak jest w rzeczywistości. Natomiast przyznam, że mnie to chłodzenie pod tym względem trochę zawiodło. Zobaczcie, że praktycznie mamy ten sam poziom, co kasa wino Meduza. I tu od razu przejdę do kolejnego aspektu, czyli głośność pracy. Powiem szczerze, że po tak innowacyjnym chłodzeniu spodziewałem się, że będzie po prostu ciche. A nie jest. Jest zdecydowanie głośniejsze niż większość przetestowanych do tej pory przeze mnie chłodzeń, nawet z dwoma dużymi wentylatorami, a przy tym to nie jest lider wydajności. W tej chwili jedynym chłodzeniem, które w moim zestawieniu jest głośniejsze od Respirator czy Max, to jest chłodzenie boksowe AMD. Także, no moi drodzy, no nie bardzo, powiem szczerze. I uważam, że ta kwota 450 zł jest dosyć mocno niestety, ale przesadzona. O ile sama konstrukcja jest wykonana dobrze, z tym jednym wyjątkiem, jeżeli chodzi o przewód, mamy do czynienia jak najbardziej z konstrukcją innowacyjną, która nie jest za ciężka, która wejdzie na dom niemalże każdej obudowy, gdzie możemy dodać też mimo tego takiego dosyć ciekawego wyglądu również drugi wentylator, który wspomoże nam tą konstrukcję. Tak niestety, ale wydajność, o ile jest dobra, to nie jest najlepsza, nie powala. Mamy chłodzenie lepsze, jak na przykład Be Quiet Dark Rock Pro 2, trójki jeszcze nie testowałem, wkrótce będą testy, jak na przykład Akasa Vino Meduza. Nawet jak chłodzenie AAB Cooling 6 PWM z dwoma wentylatorami pracującymi na maksa też było wydajniejsze od Respirator od Primax, który tylko przypomnę, według producenta, co mamy tutaj na opakowaniu, nie ma niestety języka polskiego, ale pokażę Wam po rosyjsku, może nie, bo to nie ten okres dobry, ale po angielsku, zobaczcie. Up to 400 watt, tak, watts, czyli do 400 watt TDP. No, trochę tutaj chyba braknie
pewnie przy tej maksymalnej prędkości obrotowej byłoby to może z 200, ale nie chcę tutaj gdybać, bo to już jest w tym momencie tylko moje gdybania, a też jakim kosztem, jeżeli chodzi o głośność. Także moim zdaniem to chłodzenie raczej skłaniałbym się ku innym konstrukcjom, chociażby na przykład też chłodzenie Zalmana, ale Q. Chłodzenie całkowicie pasywne, z możliwością instalacji 80 mm wentylatora, bardzo wydajne, a przy tym bez wentylatora, bezgłośne, z wentylatorem, kwestia wentylatora, bo tego w zestawie w zasadzie nie ma. I to jest moim zdaniem chłodzenie na przykład lepsze od Resetora Trimax, a jego recenzję możecie również oczywiście zobaczyć na naszym portalu i zobaczyć, jak tam wyglądały te wyniki, a link oczywiście znajdziecie tutaj w adnotacji. W tym filmie to jest na tyle, ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych.